Bardzo zapraszam na, w tej chwili pana Patryka Hałaczkiewicza, koordynatora ruchu Zmieleni.pl. Szanowni Państwo, przede wszystkim dzień dobry. Chciałem podziękować za zaproszenie Stowarzyszeniu Niepokonani. Naprawdę jestem wdzięczny za to zaproszenie. Ja reprezentuję Ruch Obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Państwo jako Niepokonani walczycie 2 lata. My jako Ruch Obywatelski walczymy od lat 20 o zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze. Właśnie 20 lat temu we Wrocławiu jeszcze świętej pamięci profesor Przystawa rozpoczął tą walkę. Szanowni Państwo, ja przyjechałem tutaj z jednym postulatem, z postulatem zmiany ordynacji na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu z równym dla wszystkim prawem do kandydowania. I właściwie teraz powinienem mówić o tym, jak wygląda nasz postulat w szczegółach, ale w związku z tym zostało tutaj dość dużo ciekawych rzeczy powiedziane. Chciałem się odnieść do moich przedmówców, panowie profesor Stępień, profesor Leszek Warcanowicz, pan Andrzej Sadowski. Mam nadzieję, że nie obrażą się za to, co teraz powiem. Są troszkę jak Mariusz Max Kolonko. Mówią jak jest. Ja chciałbym powiedzieć, dlaczego tak jest i postawić diagnozę. Przed laty Stefan Kisielewski ze swoim jednym z felietonów pisał o takim plemieniu, które żyło w Ameryce Południowej, które nie rozumiało zależności między stosunkiem płciowym a poczęciem dziecka. Oczywiście miał na myśli wtedy system komunistyczny i niedobory gospodarki centralnej planowanej. Polskie państwo nie działa. Nie działa w wielu sferach. Instytucje polskiego państwa działają źle lub nie działają w ogóle. To tyczy się wymiaru sprawiedliwości, to tyczy się urzędów skarbowych i wielu, wielu innych instytucji. Tak jak zostało tutaj powiedziane, ryba psuje się od głowy. Tak zwany techniczny szczegół, jakim jest sposób wybierania przedstawicieli, w naszej opinii rzutuje tak naprawdę na inne sposoby życia publicznego. Przede wszystkim mamy przedstawicieli partii politycznych, posłów, którzy w pełni zależni są od kierownic partyjnych. Słowo odpowiedzialność tyczy się tylko i wyłącznie odpowiedzialności wobec szefów partii, bo to od szefów partii zależy miejsce na liście wyborczej raz na 4 lata. To jest podstawowa sprawa. I z tego wynika sprawa, że nie ma odpowiedzialności w polskim życiu publicznym. Nie ma odpowiedzialności urzędników za swoje decyzje. Nie ma odpowiedzialności sędziów za swoje decyzje. Nie ma odpowiedzialności bardzo często za słowo, jeśli chodzi o media. To słowo odpowiedzialność w polskim życiu publicznym praktycznie nie istnieje. W naszej opinii, niestety, wszystko zaczyna się od Sejmu. Bo to w Sejmie posłowie tworzą prawo. Wiele tutaj padło słów na temat tego, co należy zrobić, jakich zmian należy dokonać, żeby poprawić jakość wymiaru sprawiedliwości, jakość, jeśli chodzi o prawo podatkowe. Niestety, kto to ma zrobić? To tylko mogą zrobić posłowie. Ci, którzy są teraz, tego nie zrobią z prostej przyczyny. System proporcjonalny, czyli system partyjny, który istnieje, nie ma takiej możliwości, by takich zmian dokonano w najbliższym czasie. Niestety. Możemy sobie mówić, że wejdą nowi ludzie, wejdą nowe partie, tylko jakoś od 25 lat, ja mam 30 lat, odkąd pamiętam, ciągle widzę te same twarze w polityce. W normalnym kraju lider przegranej partii przestaje być liderem partii politycznej. U nas można przegrać ileś razy, a nadal się jest szefem partii politycznej. To trzeba bezwzględnie zmienić. Ci, którzy tego nie rozumieją, nie rozumieją tej zależności między sposobem wyboru posłów a tym, jak wygląda polskie państwo, są właśnie jak członkowie tego plemienia, o którym przed laty pisał Stefan Kisielewski. Więc ceterum censeo trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu. Dziękuję. Ja, jeżeli pozwolisz, dodam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze tylko sekundę, bo minutkę mamy czasu więcej. Ta fatalna ordynacja, znaczy fatalna z naszej perspektywy, z naszego punktu widzenia, świetna dla tych magdalenkowców, czyli proporcjonalna, skutkuje również tym, że, proszę Państwa, myśmy za komunę mieli 150 tysięcy urzędników. Wiecie, ile jest ich w tej chwili? Prawie 700. Około 700 tysięcy. 850. Czyli 800. Może nie 800. Jeszcze stan liczyć, bo to sensu nie ma. Wiecie dlaczego? Bo to jest żelazny elektorat partii politycznej, która daje im żreć. Tym pasożytem. Oni i całe ich rodziny. Żona, mama, tata, teściowa, synek, córeczka zagłosują na tych, którzy im dają jeść. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce mieszanej ordynacji wyborczej?
bo połowa tych baronów rodzaju Hoffmana już musi się lękać, czy czasem nie wyjdzie ten prawdziwy działacz z PiS-u z dołu, bo on dostanie więcej głosów niż on, który w bliżej.